Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo epetrol.pl. Na polskich stacjach obserwujemy podwyżki cen paliw, o których mówiliśmy już jakiś czas temu. To efekt tego, że na świecie drożeje ropa, baryłka surowca od początku sierpnia podrożała o niemal $10 i dzisiaj na giełdzie w Londynie kosztuje w okolicach $114. Ten ruch cenowy na rynku naftowym przekłada się na notowania hurtowe paliw w Polsce. Tutaj również od początku sierpnia widzimy systematyczne wzrosty cen, zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny. Te paliwa w hurcie na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni podrożały około 130-150 zł za metr sześcienny. I naturalnym jest to, że przełożenie tego na stacjach przyjdzie i w tym tygodniu zaczynamy widzieć już pierwsze oznaki, natomiast najbliższe dni przyniosą kolejne podwyżki. W tym tygodniu te wzrosty to kilka groszy, zarówno w przypadku oleju napędowego, jak i benzyny. Stabilnie zachowuje się autogaz. To paliwo wydaje się być odporne na jakiekolwiek wahania, z którymi mamy do czynienia w przypadku benzyny i oleju napędowego. Koniec wakacji będzie prawdopodobnie stał pod znakiem dalszych podwyżek cen, więc w tym roku mamy taką sytuację dosyć niestandardową, kiedy początek wakacji przyniósł niespodziewaną obniżkę, a końcówka może przynieść wzrost. Ta niespodzianka dla kierowców będzie dużo mniej przyjemna.